Podczas posiedzenia rady nadzorczej klubu sportowego Wigry Suwałki, które odbyło się 13 stycznia, zapadła decyzja o przyjęciu rezygnacji Dariusza Mazura z funkcji prezesa zarządu. W bardzo lakonicznym komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej spółki poinformował o tym fakcie jej zarząd. Podobna sytuacja miała już miejsce wiosną 2018 roku. Wówczas rezygnacja Mazura nastąpiła po 11 latach zarządzania spółką. 15 miesięcy Później, w czerwcu 2019 roku, powrócił on jednak do zarządu i kierował spółką przez kolejne 19 miesięcy. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że w ciągu kilku dni zarząd złożony na dzisiaj z dwóch osób zostanie uzupełniony. Kto zastąpi w tym gremium Dariusza Mazura? Nie wiadomo.